Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic, którym to udamy się na... Chciałem powiedzieć polowanie. Na poszukiwanie kolejnego kamienia odzyskującego. Dobra. Właśnie miałem powiedzieć, żeby nas zjadło, a widzę, że tutaj już mamy tego. Spotkanie z zębaczami. Dobra, jeden pad. Drugi pad. Trzeci, czwarty szykują się do ataku. No chodź tu. Dobra. Wow, wow, wow. Dobra, tam widziałem jeszcze jednego, dobrze, do nas nie podbiegł. Pijemy na potęgę. Dobra, nic nie zbieramy, tylko ruszamy dalej. Tu mi jeszcze jeden mignął, dobrze, dobiję. No, tam jeszcze dwa. Tak zawsze wypadek, wolałem go jeszcze dociąć. Tu jeszcze tu trzy były, nie dwa. Dobrze jest. Już mi się nie chce zbierać z nich pazurów i zębów, bo to mało przydatne. No i jest Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Szybko się wszystko rozmawia. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Kilkutonowy. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz. Ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. O, 3 tony. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Moje ulubione trolle, na nich się dobrze XP. To chyba w całej grze 2 duże, jednego małego można spotkać, albo jednego dużego, jednego małego, jakoś tak to było. Ale maczugi pozbieram. Jeszcze dodatkowy grosz, więcej warty niż tamte pazurki. Dobra. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. W przeciwieństwie do mnie nie zginiesz. Dobra, no to bierzemy. Tu jest napój. Strona z dziennika to jest zwój, który nam się przyda teraz. A many nie ma, to od razu się napijmy. Gdzie to jest? Zmniejszenie potwora, właśnie. A tak wygląda strona z dziennika, jeśli kogoś to interesuje. Dzięki za level. Okej, udało się. Oczywiście maczugi zbieramy. I tam coś jeszcze było, zawsze tak pamiętam. O. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dobrze, ale coś mi się zdaje, że tu było. No właśnie, kołowrót. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj,
Może uda mi się go naprawić. No to dajesz. A bokiem do kołowrotu go naprawiasz? No, to teraz powinno działać. Okej. I to chyba... Właśnie, zabiję od razu. Wolę mu pomóc, bo kiedyś jak grałem, to mi się zawiesił. Okej. Okay. Oczywiście maczugi pozbieramy. Bo jak to by było, jakbym ja maczugi nie pozbierał? Okej. Okay. No i lecę tam na górę. Już platformę na piedestał widać, na którym powinien się znajdować. Kamień odbliskujący. Nie mów się, że tu są harpie też. Ja o nich zapomniałem. Co? Chodź tu. No tak, zawiśnie ci nad głową i weź ją zaznacz do ataku. No chodź. No chodź, no chodź, jak to jest taka cwana. Dobra, dwie. Jeszcze jedna HP ma być. O, nie maj. Super. No, to jego tam sobie stoi. Czy tylko dwie były? Mi się wydawało, że trzy widziałem. Dobra, na razie się leczyć nie będę, bo mam inny plan. O cholera. Nie, 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 nie. Jednak miałem rację, trzy są. Jego obieszę. Dzięki. Okej. Okay. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie. Chyba powinienem znowu... Nie daj się... Jeszcze się... Dobra, to już przyspieszymy. Trzymaj się. Dobra. No tak, manek jak zwykle nie ma, a mi się przyda. Powrócimy, pójdziemy teraz właśnie do fortecy, gdzie jest Gorn. A najbliżej będziemy mieli z obozu na bagnach. I przy okazji w końcu nauczymy się władania dwuręcznym orężem. Dobra, wejdźmy tu po drabinie. Nadal jestem święcie przekonany, że to Korangar uczył. I dlatego nie wiem, dlaczego on jeszcze nie ma tej opcji. Chociaż mam jeszcze jedno... Wow, wow, wow! Uff, myślałem, że spadnę. A nie chciałbym całego tamtego motywu powtarzać. Dobra, tam jest tam przejście. No, zaraz sprawdzimy. Jeszcze myślę coś takiego, że może tego mistrzostwo w broni jednoręcznej wpierw osiągnąć, żeby móc w dwuręcznej się uczyć. No, zaraz się przekonamy. Jeszcze raz sprawdzimy Korangara. Zbudź się! No, siła zręczna się. Na razie... Jaką siłę? Siła się nie da. Na razie siłę nie będziemy szli. Więcej niż to, co mamy. Zbudź się! Ty nie masz dwuręcznej, nie masz jedną ręczną i zaryzykuję. Naucz mnie, jak... Dobrze, musisz wtedy wyprowadzić i znowu... No ty, to byś nie pojawił dwuręcznej. Zbudź się! Nie wiem, możesz mnie many siły i zręczności uczyć. Zbudź się! I ty masz dwuręczny. Chciałbym potrafić posługi... Walka dwuręczny, aby móc sprawnie tylko pełną koncentrację. Okej. Okay. Na mistrzowski obstawiam, że 40, to idzie 10, 20, 30, 40. Mam 10, czyli 3 levele muszę wbić. Pogadajmy lepiej o czymś. I nie leczę się, bo postanowiłem, że się prześpię i z samego rana ruszymy lepiej do Gorna. Nie mieszać. Ustęp mi dobrze zrobił, idealnie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Zapiszmy. Musisz uważać.
To się już więcej nie powtórzy. Tak, przestrzegam się po to, żeby się nie leczyć i... Dobra. To było głupie. Pora wstawać! Myślałem, że zaskoczę tak jakoś, że miasz tyle, że się nie zabijesz. Ale się nie zabiłem, więc jest plus. No dobra, mniejsza o to. To zrobimy dwie rzeczy. To odznaczymy, mi się na razie nie przyda. Napijemy się tych mikstur. I wypijemy jedną tą. To jest mikstura szybkości, którą chciałem zakupić w nowym obozie wtedy u tego alchemika. Ale ostatecznie się tego nie zrobiłem. Ale zastanawiam się, bo może zakupię, bo to jest przydatne, bo zobaczcie, o wiele szybciej się poruszam. A generalnie to mi przypomina, jak ludzie przed nami uciekają, jak my ich atakujemy, na przykład wrzut. O, to ci, co chodzą rano z... To nie rano chodzą? To czemu rano wracają? To ci, co chodzą do starego obozu zbierać te części tego, spełzaczy. Jeszcze gdzieś? Wow! Ale dobrze, on już mi nic takiego nie robi. Strasznie. Okej. O, ścierwoja. Też pójdziesz pod nożyk. I mamy po drodze jakieś tego, zwierzaki do zabicia, to je zabijmy. Wtedy kiedyś musiałem się wybrać i pozabijać parę tych zwierząt. Te doświadczenia zawsze coś przydatne. Pierwszy raz, jak ja tu długo grałem, pamiętam. Nie wiem, czy to jest, że jak się przychodzi do rozdziałów, to zwierzęta jakby się dublują, czy to w jakimś czasie. Zresztą na zęba, czy będzie szło. O, szybsze ataki, fajnie. Na razie nie będę na dwuręczną broń zmieniał, bo... Znaczy, bo. Bo mam nadzieję, że tego... Jednoręczne szybsze ataki będą celniejsze. O, znowu szybciej poszło. Zapiszę na wszelki wypadek. I ruszajmy dalej. I na przykład mi się kiedyś cieniostwory, w którymś lesie były kiedyś pojedynczo, a... Wiem, że przebiegałem i jałem był jeden, a kolejnego dnia jak biegłem były dwa na przykład. No jest gorny. Cześć, żółtodziobie! Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak, Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Kamień ogniskujący. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Klasztor Shaolin? Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami, a grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobrze, więc zapiszmy. I biegnijmy. No, prowadź. Wow, jakże się odbił. Aż mnie zszokowałeś. Ech, przydałoby się te trzy levele dobić. Też polecę tym łukiem. Łukiem. I zdobyć na przykład taki toporek, też by było fajnie. Ale zajmę się tym. Ale szybko. Już biegnę za tobą. Nawet centymetry nie można przed nim stać, bo od razu. Jestem przed nim i on będzie czekał na mnie.
Miałem powiedzieć, że zaraz je przebiegnę. Biegnie na potwory, na bestie, ale zamiast od razu wyciągnąć broń i zaatakować, no to je chcę mieć. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Dobrze, zaraz, a tu widzę nabój i skrzynkę, w której powinno być to, po co przyszliśmy. Tak, przemiana w chrząszcza. To nam będzie bardzo potrzebne. I broń lepsza od mojej to była? Raczej nie. Miecz śmierci, czy jak to się to nazywa. Tylko jednoręczna jest na razie najlepszy. Najlepszy chyba jednoręczny oręż to jest... miecz blizny, z tego co kojarzę. I fajnie wygląda. Często jak grałem tym strażnikiem? Chyba tak, jak grałem po stronie starego obozu, to zabierałem miecz bliźnie. I walczyłem właśnie doręczną bronią. Rzadko dwuręczną. Właśnie dlatego teraz chciałem jakoś inaczej, jakby dwuręczną broń pójść. Dwuręczną broń. Jedną bronią dwuręczną walczyłem, ale to każdy, kto gra w Gothica, wie o jaką chodzi. Dla wojownika broń. Dobra, zapiszmy. Chyba by miało coś teraz nieprzewidywalnego się stać. Dobra, teraz jak tu ich pokonać? Bo tam widzę na razie 5, tak? No. Okej, idzie. Spadniesz? Trzymasz się. Teraz jednoręczna broń to jest coś. Chodzisz, a ten 5 chodzisz, dobra. O wiele lepiej idzie teraz. Ostro. O, dobrze, to jesteś, bym zginął. Trzeba było mi od razu zainwestować tego. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj mam jakiś zapis istotny? Chyba nie. Jeszcze z grudnia. Dobra, biegnijmy, ale najpierw się uleczmy. Uleczmy. Mamo, mamy. I ustaw przemianę w chrząszcza. Biegniesz, biegniesz. O, to jest właśnie fajne, że jak się biegnie... Zaraz wam dokończymy się. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Pewnie jak były jeszcze malutkie. Miałem dokończyć myśl. Że jak biegniemy, odwrócimy się na F i puścimy klawisz, którym biegamy. O, i trzymamy tylko F, to nasza postać nadal idzie. Hop, hop. A przez kraty bym przeszedł? Cześć, Gor. Nie, nie przeszedłem. O, już myślałem, że się za tego. Co to było? Zakleszczyłem. Cześć. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Dobra, Gor, bierz się za nich. Hej, czemu mam dwóch... A tak, zapomniałem. To się automatycznie na najlepszą naszą broń przez... Hej, może byś wyciągnął topór? Dobra, na pewno przyjdzie dwóch. Dobrze jest. Lecimy na kolejny. Dobra, sobie pobiegam.
Jest kolejny poziom, jeszcze dwa poziomy będziemy mieć. Mistrzostwo w tym. Chciałem zaklęcie sobie zaznaczyć. Dobra, teraz przeszukamy to wszystko po kolei. Zapiszemy jak zwykle. Wolę nie ryzykować. Generalnie tutaj nic nie znajdziemy, ale tu dialog nam się włączy. Biegniesz? Biegniesz, ale poczekamy. Bo nie chcę za ciebie, po ciebie na przykład do kanionu lecieć nagle. To mi wygląda na jakiś piedestał. Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz. Pewnie tak. Ale go tu nie ma, więc wracamy. I lecimy tam, gdzie on jest. A on był w jaskini, z tego co pamiętam, bo raczej tam na górze się nie znajdował. Tam na górze też jest skrzynia, ale... Nie, błagam cię. Prawie zawału dostałem. Nie, tutaj... Naprawdę, nienawidzę kogoś prowadzić. Jak ktoś ma za... Jak ktoś przede mną biegnie, okej, okay, ale jak ktoś za mną... To jest masakra jak dla mnie. Dobra. Chodź, przyda się, bo tu będzie chyba... Stworek. Poczę, użyjemy może łuku. O właśnie, on się zaraz na nie rzuci. Rzucaj się na nie, a nie! To, że ich nie trafią, to uniki im wchodzą, czy jak? Dobra, teraz lepiej się uleczyć. Na full. Zapisać. Bo tutaj, z tego co pamiętam, właśnie będzie cieniostwór. A wątpię, żeby był na tyle silny, żeby cieniostwora pokonać sam. Idziesz, idziesz. Właśnie. Ja bym na pewno nie dał rady ci na stworowi. Ale ile mięsa z niego. I to chyba tyle, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo. A serce, tak, nie ma dwóch. Ale jakiś napój jest magiczny, okej. Okay. I drzwi. I tu powinno być... Tu powinien być nasz kamień wyskujący. Tak, jest kamień. O, mogę zbierać, dobra. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Bardzo dobrze, że się przyda, bo mi się zdaje, że to będzie trolątko. Wilk. I strzał, okej. I teraz chyba nas spotka... Miła i niemiła niespodzianka. No chodź tu. Do boju! No za mną biegnij, ja nie wiem gdzie ty chcesz biec. No, no, no. W końcu, dobra, zapiszę, że mi wyszedł. Nie, jest realnie. Nie, w Gotiku nie znoszę właśnie prowadzenia tego postaci w jakieś miejsce, żeby za mną biegły. A go będę potrzebował do pokonania trolla. On jest właśnie na tyle silny, że bez problemu da rady. O, czekaj, to był napój. Wyłożyłem go wcześniej. O, jest.
O cholera. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Jakoś minąć, od razu topór. Więc na mnie czy na mnie? To niech go leje. O, młody tron. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. A to na pewno. Widzicie tam? Tam jest taka kolumna, tu jest z tego... Jedno przejście, drugie przejście. To tam jest skrzynia, do której się można dostać za pomocą akrobatyki. Ale jest jeden szkopuł, że nie zawsze mi się udaje przeskoczyć. Przynajmniej, żeby nam się udało w jedną skrzynię przeskoczyć, to w drugą już wróciłem na przykład do obozu na bagnach za pomocą teleportu, nie? Więc wam przynajmniej pokażę, pójdziemy tam. Bo niby, nie wiem, ta, jak ona się nazywa, kolumna jest interaktywna, ale nic z nią nie można zrobić. Chyba, żebyśmy zauważyli tą kolumnę, poszli do Gorna, nigdy tego nie próbowałem. Zaraz wam pokażę, tam jest skrzynia. Słuchajcie, no widzicie, nic nie mogę z nią zrobić. Ale bez problemu można to przeskoczyć za pomocą akrobatyki, jak pamiętam przy nas... Jak biegnę, to na pewno nie przeskoczę, ale chcę coś zobaczyć. O właśnie, jak biegnę... Wow! No właśnie, o tym mówiłem, że czasami mi akrobatyka nie wchodzi przy biegu. Znowu. A spróbujemy jeszcze, jak będę stał w miejscu, bo tego nigdy nie próbowano, zawsze właśnie biegiem. No właśnie, normalnie też nie damy rady. Chyba, że wcześniej muszę, a nie przed samą skarpą skakać. A na pewno się da przeskoczyć, bo nie raz przeskakiwałem. O, widzicie? I udało się. Teraz możemy otworzyć skrzynię. Okej. Okay. Lewo, prawo. Wystarczy, że mamy kreto, szczura, strzała. No i po to się generalnie męczyliśmy i daliśmy zabić dwa razy. No i można tam przeskoczyć, ale ja wolę nie próbować, bo widzicie, jakie mam problemy ze swoimi skokami. Więc ja tu zapiszę grę. Podziękuję wam za uwagę i w kolejnym, nie wiem, odcinku spotkamy się. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, skąd będę miał najbliżej. A żebyście wy też już pamiętali drogę. Spotkamy się przy starym obozie, bo i tak byśmy tam poszli. Chociaż... Nie. Nie. Przy obozie na bagnach możemy się dostać? Bo generalnie widać, że tutaj i w lewo... No, generalnie można. Dobra, zobaczymy. No się teleportuję do obozu na bagnie i pewnie stamtąd ruszymy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć wam!